Siema, jestem Piotr, a to jest kolejny odcinek serii A propos. Tym razem dość nietypowo, bo chciałem poruszyć pewien temat. Ogólnie jak ja tworzyłem te wczorajsze intro, to zawsze jak ja tworzę intro, to po pierwsze zastanawiam się, z jakiej gry, potem patrzę trailery z tej gry, jak jest ciekawy, potem intro, jak ktoś tworzył, jaką muzykę by pasowało i tak dalej. Potem biorę te trailery, nagrywam je, biorę do Vegas Pro i przerabiam tam, robię z kilku trailerów, tak około 5-10 minutowych, robię około 20 sekundowe intro. I ja kiedyś właśnie się zastanawiam nad jedną rzeczą, bo jak ja oglądałem te wszystkie intra, co inni zrobili, to się czasem będę, jakby to powiedzieć, załamywałem się. Dlatego, że ja tak zobaczę, z 25 intr, z czego 20 jest dosłownie takich samych. Nawet taka, no, taka sama muzyka była w 15, a w 5 inna. Ale wszystko dosłownie to samo. Jedna osoba zrobiła, a druga kopiuj, wklej. Nawet nie chciałem się zmieniać muzyki. I najlepsze jest to, że ja widziałem, że moje intro, moje oryginalne. I jak się wam podoba i tak dalej, wszyscy zajebiste. Tylko ja się zastanawiam, czy nie lepiej napisać, że się od kogoś wzięło po prostu, bo potem i tak to wyjdzie. To tak jak ja, wiem, od kogoś skopiował, powiedział, że to ja moje intro, ja się tyle starałem, wszyscy dzień, fajne, łapka w górę, potem się dowiaduję, że o, ale dlaczego 15 osób to też ma? Dlatego sam robię intra, albo nawet jakbym od kogoś brał, no to jeszcze. Ale najgorsze jest to, że ludzie kiedyś, że biorą czyjeś intra, nawet nie chce im się zmieniać muzyki, to jeszcze, jakby to powiedzieć, przywłaszczają sobie to, że mówią samą nazwą, że ich intro. Niektórzy tam nawet byli, że o, że czy podobało wam się intro, że ja to zrobiłem i tak dalej. I to była nawet data 2014, a takie same dokładnie widziałem w 2012, więc to mi właśnie tak dziwi. Akurat jak robiłem intro z tego Ghost Recon Future Soldiers, mi się po prostu czasem dziwię, że ludziom po prostu się nie chce robić intro albo napisać szczerze, że to od kogoś i tak dalej. Albo jeszcze taka jedna rzecz, jak niektórzy. A to do tych tagów, to ja nawet nie będę mówić, bo ja w ogóle nawet ich nie używam. W ogóle moim zdaniem to nie są zbytnio potrzebne, żeby mieć dużo wyświetleń. Tam przykład. Pięć filmów najpopularniejszych. Tagi nie ma. Tutaj są sugerowane. Ale ja żadnych nie wziąłem. Dla mnie takie nie są potrzebne. Dla mnie takie nie są potrzebne, dlatego. Ale nawet. Dobra, nieważne, o tych tagach nie mówmy. Chodzi o to, że oryginalność. Intra czyjeś. Jeszcze prawdopodobnie. Czekajcie chwilę. Jeszcze prawdopodobnie, jakby to powiedzieć, prawdopodobnie skopiowali od kogoś bez jego wiedzy, bo są takie programy, które mogą spokojnie na YouTubie po prostu coś pobrać i tyle. Dlatego tak jest, że niektórzy mogą sobie przywłaszczyć czyjeś intro bez jego zgody. I właśnie, to tak nawet jest na YouTubie w regulaminie, że jak ktoś weźmie czyjeś intro, to jeśli ta osoba się skapnie, albo YouTube zauważy, że są dwa takie same filmiki, to może tą osobę, że powiedzieć, że na tym filmie nie może zarabiać i na tym filmie zarabia tylko jedyne, na tym filmie zarabia z reklam osoba, która jest właścicielem tego filmu. Ale jeśli załóżmy, niech będzie jako ja. Ja bym
skopiował od kogoś, od kilku osób załóżmy, po jednym ostrzeżeniu, po drugim ostrzeżeniu, po trzecim ban. Ale jeśli od kogoś by moje wzięli, jeśli ja bym to zauważył, jak ja bym to powiedział, to albo ma usunąć to, albo chyba automatycznie ban, bo jeśli nikt tego nie zauważył, no to ma trzy ostrzeżenia przy trzecim ban. A jeśli ktoś to zauważy, to od razu to może być. Dlatego się zastanawiam, po co od kogoś brać? Jeszcze rozumiem, jak ktoś by to komuś dawał, ale kilkadziesiąt osób? No może niektórzy tam zmieniali muzykę, u kogoś widziałem, że napis, że dokładnie to samo intro i pierwszy napis. Zapraszam po 5 sekundach do oglądania i się dziwię. I co o tym sądzicie? Czy dobrze jest tak, że lepiej być oryginalnym i lepiej już nie wstawiać intra, niż od kogoś brać? Czy niech będzie tak jak jest, bo moim zdaniem to nie opłaca się od kogoś brać intra, skoro no nie, że się samemu zrobiło, ale też bez czyjejś zgody, bez zgody osoby, która zrobiła te intro, dlatego to jest dla mnie to jest dziwne, ale może ja się nie znam, może po prostu może mało wiem na razie, ale co wy o tym sądzicie? Czy tak trzeba zrobić, czy może własne? Wtedy w sumie by było. W sumie, wtedy, gdyby tak było, to te osoby, które naprawdę robią dobre intra, nie mówię o sobie, bo ja kiepskie robię intra, ale wielu osób widziałem, jak robią świetne intra, to te osoby mogły robić intra wielu osobom, a nie kopiuj wklej. Wtedy by było różnorodność, osoby by pomagały sobie nawzajem, że tobie dam intro, ty coś innego i tak dalej, a nie kopiuj wklej. Dobra, a więc to na tyle. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, trzymajcie. No.